Hello there, General Ravioli, witajcie serdecznie. I jak wspominałem ostatnio, chyba w ostatnim odcinku z Warhammer Total War 2, jako techlist, gdyż po prostu, no powiem wam szczerze, jakby się nie czuję wyzwania, nie ma wiele do roboty. To prawda, jakbym chciał się bawić w World Conquest, to może byłoby wyzwanie, bo musiał manewrować armiami, tylko słuchajcie, to by mi kurwa zajęło, mam 220 turę teraz, to by mi zajęło przynajmniej 3 razy tyle, jak nie więcej, śmiało. Dlatego, no szczególnie, że armia mam na jednym krańcu świata. Co prawda ten kraniec świata mógłbym zacząć od podbijania tego. Ale to ma na przykład Kuron już, Kuron, które wchłonęło te państewka bretońskie, skonfederowało. I jakbym miał zdobyć ich tutaj, no tutaj bym musiał już mieć oddziały. Ale co to jest za to jest, że złupione, czy co? To Karak Zorn ma taki kolor tutaj na minimapie, jak mi chodzi, taki czarny jest. Chyba Karak Zorn się liczy. Słuchajcie, przepchnąłem skaweny. Czy było coś wyjątkowego w tych bitwach? Niekoniecznie. Chyba były trochę większe, na przykład dwie na dwie armie, ale to z reguły były auto-resolwy i po prostu dosyć łatwo. My wchodzimy sobie tekistem do Nagashizar. On ma troszkę tutaj... Kurna, nie mam pieniądzów! Ajajaj, czy ja mogę pieniądze skądś zyskać? Halo, pieniądze, kurwa, właśnie, tutaj na przykład zająłem sobie tutaj mroczne elfy. Jak to było? Pamiętacie, chyba oblegałem tą prowincję, co nie? Chciałem wojsko dosłać sobie stąd. I skończyło się tak, że... Bo co się okazuje, chyba mroczne elfy mają mechanikę, przynajmniej te tutaj, że... To chyba to jest mechanika czarnej arki, czy co? Że sobie mogą wypłynąć z miasta nawet podczas oblężenia. I tak było. Tutaj dostałem tą armię. Tutaj było chyba z 8-9 jednostek. Oni wypłynęli, zaatakowali. Rozpieprzyli mi to w pizdu. No, nawet nie było co dyskutować. I popłynęli sobie gdzieś dalej. No i ja wykorzystałem, że ich nie ma i sobie zająłem. Poszedłem pozajmować kolejne prowincje. Najpierw wyspę z czaskanego kamienia. Później zebrałem obie armie i poszedłem na górę Smoczego Kła. No i tak to było. Obecnie obie armie znajdują się tutaj. Na tym, w tej dżungli na południu. Dlaczego? Gdyż tak chciałem sobie zobaczyć, jak tutaj tereny wyglądają, gdyż mnie tutaj nigdy nie było. Tutaj natomiast idą trzy armie na pełnej piździe. Idą sobie na wschód na Lamię. Natomiast teklisem zajmę sobie Nagashizar i pustkowie Nagasha. Tutaj niestety nasz dowódca z szlachcicami skaweny uznały, że jest zbyt OP i rozsiały zarazę. I dlatego siedzę na razie w tej prowincji, gdyż jak się nie siedzi w prowincji, tylko się popierdala, to się traci, po prostu traćmy, kurna, zaraza się rozszerza, aż się zawiesiłem na chwilę. A przeszukajmy ruiny, zacznijmy zagadkę. O Jezu, to jest ta z myśleniem rzeczywiście. A, goddammit. Dobra, mam jedną pewność, że niebieski chyba odpada. Jak ta zagadka polega na tym? Słuchajcie, to jest jedna z popieprzonych. I gościu, jak ja nie rozumiałem, na czym to polega, i gościu mi to na YouTube zacząłem i tłumaczył to w Gimpie. Wrzucił to do Gimpa, podzielił na kilka warstw i tłumaczył, jak to działa. To polega na tym, że obracamy najpierw tym kółkiem i staramy się dopasować kolory. Jeżeli skręcimy tutaj, połączy się ten kolor tu, ten wyjdzie z tymi liniami tutaj, na tym drugim okręgu. Połączy się z tym niebieskim. Ten niebieski, no nie połączy się chyba tuż za, a szczególnie ten niebieski się nie połączy, więc niebieski odpada. Żółty. Byśmy musieli żółty przesunąć tu. Tutaj mi się wydaje, że no nie ma takiego kąta, żeby się połączyło. Mniej więcej tutaj by się to kończyło, gdzie teraz jest czerwony ten żółty. A ten żółty, no jest szansa, że tutaj by się połączył. Zamknij mordę, Teklis, nie przerywaj mi, ja tutaj tłumaczę. By się połączył, no ale to jest taka mała szansa. Chociaż mniejszą szansę ma też czerwony. Czerwony jest tu. No, powiedzmy, że żółty. Żółty chyba się łączy w takim razie. Przyjmijmy, że się łączy żółty, więc... Kurwa, chociaż w sumie... Jakby mi się żaden nie łączył tak na serio w tym momencie. Nie, żółte się łączył. Wiecie, jak sprawdziłem, wziąłem linijkę. I sobie zmierzyłem odległości między tymi dwoma... A tymi dwoma. No to obracamy to. I ten jest mniej więcej pionowo. Obracamy go. I myślę, że obraz byłby przechylony lekko w lewo. Tutaj mamy taką mordkę narysowaną.
I tą mordkę musimy mieć pionowo. Czyli jakbyśmy obrócili to, dopasowali wszystkie te kolory żółte w tym przypadku. I tam musimy obrócić oba kółka, żeby ta mordka patrzyła prosto na nas. Kurwa, ona patrzy pod równym 90 stopni w bok. Jakbyśmy obrócili 90 stopni w bok, to to byłoby gdzieś tutaj, na miejscu czerwonego. Czyli, że musimy obrócić ją jeszcze trochę i później to lekko w górę. I według mnie jest obraz tego labiryntu, tego kutanga i tego języka rozdwojonego. Labirynt, kutang i rozdwojony język. I pato, i dabuje. Kurwa! Aż mi ręce od dabowania zaczęły boleć. O ja pierdzielę. Odporność na ostrzał. Okej, zajebiście. I 1000 złota, ale to nie starczy na kolonizację, poza tym i tak czy tak w tej rundzie nie może skolonizować. No to puszczamy. No nie zostało nam dużo wyzwania. Klan Morse jest po prostu pociśnięty. W ogóle się dowiedziałem, że Klan Morse, czyli Quick, który tutaj się znajduje, on ma jakieś specjalne budynki w Karach 8 Szczytów, jeżeli zajmie. No to dobrze, że mu to odbijaliśmy, chociaż... Znaczy, no musiałby najlepiej mieć ten Karak 8 Szczytów zabezpieczony, bo ma tam dobre budynki, na przykład pod pieniądze. Cały czas przypominam, proszę piszcie, jakie byście chcieli frakcje zobaczyć w Warhammerze Trójce Immortal Empire. Empires. Moimi propozycjami, no to już wspominałem, w ogóle Kislev bym sobie zagrał, bo Carica Katarzyna. Bym sobie o tych... A, właśnie, coś podziało między odcinkami. Wiecie, jak nastał pokój na świecie, co nie... Wszyscy uznali się między sobą napierdalają. Studentburg został zaatakowany przez między innymi Kembri. Jakieś jaszczuro ludzie ze swoim sojuszem napierdalają się z ludźmi ze swoim sojuszem. Wysokie elfy też komuś kurna wypowiedziały wojnę. Jestem na lewo i byłem na lewo i prawo wrzucany do konfliktów właśnie o takie pierdoły. Więc uznałem, że gdybym mam wybierać jedno zło, a drugie zło, wolę nie wybierać wcale. I... Pewnie niektórym uleciała łezka teraz. Mi natomiast ulatuje pan Nagashizar. Cyk. Teklis skolonizował. Troszkę, kurna, zastanawiam się, czy Nagashizar ma jakieś specjalne budynki jako miasto. Wiecie, na przykład byłaby obrona. Bo Nagashizar, ja już wspominałem raz, ale wspomnę jeszcze raz. O kurno, ale ma wampiryzm i tych... Chociaż to akurat pasuje, spaczenie skawenów i wampiryzm, no bo... Jak już, to Nagasha możemy pod wampirów / nieumarłych pociągnąć, a skaweny pod spaczenie skawenów, co nie? Bo tutaj też były skaweny. Częściowo tak można ująć. Spytacie się, w jaki sposób? W taki sposób, że jak Nagash przerąbał z Arkadizarem w walkę o Kemri, to wycofał się do swojej twierdzy w Nagashizar. I w momencie, jak zbierał właśnie siły, moc i spaczeń kopał stąd, żeby zwiększyć właśnie moc magiczną swojego rytuału zabicia całych tutaj pustkowi, żeby po prostu całe życie stąd wybić, to skaweny odkryły to spaczenie i zaczęły napierdalać ten Nagashizar, że ja pierdzielę swoimi falami, tylko ani skaweny nie mogły wygrać, ponieważ każdy przeciwnik, którego zabili, powstawał z nieumarły, do nieżycia, natomiast każdy oddział, Nagash nie mógł też z nimi wygrać, ponieważ no fale skawenów były nieprzebrane praktycznie i też miały bardzo dobre wyposażenie wojskowe przez klan Skyr. Tam, nie, Skyr to jest czy Skryr? W końcu nie wiem. Dobra, słuchajcie, podchodzimy, tutaj jest ten ziomo, mój ziomo. Tutaj mamy, ja chciałem go dołączyć tutaj. Nie. On jak daleko podejdzie. Dołączamy go w takim razie do tego pana, żeby uzupełniał oddziały. A niech będzie, do smoków w sumie może przyjść. Cyk. No nie będę zapieprzał jak porąbany. Obawiam się, że oni mogą mnie złapać poza w nagły atak, że coś ten deseń. A, też bym zapomniał wspomnieć, co się tutaj wydarzyło na wschodzie, bo na wschodzie też były małe pojedynki. Jak pamiętacie, tutaj Ekron był oblegany, no i cóż, jak widzicie, po budynkach upadł. Upadł niestety, ale ta pani w końcu z napierdalania Gongora wróciła na południe i razem z tą armią, jeszcze jedną, ale tamta akurat się rozleciała, narąbali Quickowi, który tutaj był z oddziałami. Spytacie się pewnie, gdzie jest trzecia armia?
O kurde, tych może bym się w końcu zajął, jak ten się pozbiera. Trzecia armia została zniszczona nagłym atakiem, bo ona nie była ogólnie pełna, co nie? I oni zrobili nagły atak na nich i no dostali w pierdziel i tyle. Ciekawe, czy tutaj się znajdują jakieś skaweny, czy to po prostu zostało jakoś zniszczone, czy coś, ten deseń. Zobaczmy. O, hello there. General Ravioli, jeszcze raz. Cyk, occupation. I mamy wybrzeże węży dla siebie. Przeklęta dżungla znajduje się u góry i świątynia czaszek jest tutaj. Uznałem w sumie, że kurna kończę, powiedzmy teoretycznie, tą serię, no bo to będzie ostatni odcinek. Nieważne, czy zajmiemy całe skaweny, czy nie, bo nie ma co już tego męczyć. Jakby całe wyzwanie jest za nami. No i postanowiłem sobie podzielić te dwie armie. Tak myślałem, kurna, bezpiecznie jest wysłać je dwie razem, ale chuj mi w dupę, nie chce mi się. Bo niektórych oddziałów nie odkryłem praktycznie. Wojownicy cienia i stąpający w cieniu pierwszy słyszę. Ja ich mogę, kurna, zrekrutować. No, nie mam pojęcia, tak na serio. Czuję, że dużo rzeczy z tych tutaj, że nie odkryłem. No i też wojownicy cienia i srebrne hełmy, pierwsze słyszę. O, tutaj zapomniałem, nie, lwy bojowe, to nie, lwy bojowe, to są lwy bojowe, kurna, to są te, szpony orła, to są te balisty, a lwy bojowe, to nie wiem nawet. Też jakieś, kurna, jednostki, bestie mogę rekrutować gdzieś niby? O, gościu się zaraził i popierdala. Zarąbiście. O, i tutaj mam dwie armie, mogę pójść w końcu na tych, na łupieżców tych, na morzu, bo ja ich po prostu nie lubię, to są krasnoludy, trzeba im najewać tak dla zasady. Wyobraźcie sobie być, kurwa, krasnoludami, cała okolica zajęta przez elfy, a wam jedyne co zostało, to pływać na statkach. Taka ciekawostka lorowa. O, coś tak czułem, że mnie zaatakują. Ale sobie zapiszę i to spróbuję rozegrać. Rzeczywiście smoki są OP, mam jeszcze generałów i orły. I mam jeszcze czarodziejkę, którą zrobiłem pod leczenie, więc żeby smoki były ogarnięte. Taka ciekawostka lorowa a propos krasnoludów. Są one... Jakby opanowały też morza częściowo poprzez pancerniki, nautilusy, które są okrętami podwodnymi, dreadnoughty, które są na zasadzie, o, ten król się wsławił, bo on, kurwa, zlecił budowę dreadnoughta. I to jest, o, ten król jest pamiętany od tego. Czyli są tak na tyle rzadkie, ale na tyle też zajebiste. Kurde, ale oni idą pieszo. Demyt. Żadnych kuni ani nic. To dobra, to będzie przerąbane, nie mam takiej mobilności wśród dowódców. Ale tak, teraz się przyglądam dopiero pierwszy raz temu pomiotowi. O kurna, co za dorąbany bydle. Ale bydle, ale... stąd ma tam tyle sezon jakiś korek? Nie, kółko! O kurwa, mieć kółko w dupie. O tak. Pewnie osoby, które nie oglądają, ale słuchają tylko. Takie, o kurwa, to za pojebana akcja. Dobra, ważne pytanie. Czarodziejka ma słabe rezerwy mocy, co nie? Troszkę może pochilać. To zadaje niewielkie obrażenia magiczne i od ognia. Wysoka skuteczność przeciwko pojedynczemu celowi. No to myślę, że ten pomiot chaosu byłby dobry. Chociaż bardziej tego szarego proroka trzeba by najebać. No chuj, no kij, no muszę rzucić wszystko, co mam tutaj na nich w takim razie. Jak sobie smoki podlecą, to zionę ogniem na coś. Nie ma sensu chyba na nich. O kurwa, jeszcze... A, spatrz rusznicę. Rzućcie w takim razie na spatrz rusznicę, bo mnie będą ostrzeliwać skurczybyki. Oj, już mi tutaj ranią bardzo tego pana. Weź mi go ulecz. No nie, to jest przerąbana bitwa akurat. Bardzo dużo... dystansowych. Dyscyplina też dosyć leci w dupę. Niestety. Jeszcze zapali moją czarodziejkę. No próbuję się skupić na tym frajerze, żeby go zdjąć. Ale cały czas zasięg za duży. Dobra, coś daje radę. Chodź tu. I wpierdzielimy się po prostu, żeby być zwarciu bardzo mocnym. To nawet nie jest czarodziejka, to jest czarodziej. Prędkość, wigor, sobie mogę podboostować. To tyle, ona traci... On kurwa, to jest przyzwyczajony, że... To czarodziejki, traci dyscyplinę. Co, feniksy w ogóle? Czy tak, feniksy, więc oni nawet zionięcia nie mają. Niestety. No dobra, no co ja mogę powiedzieć? Porażka.
Tak coś czułem, że będzie nagły atak tych skavenów. Czasami z tym trudno dealować. Ale jakoś mnie to nie boli. No bo kończymy rozgrywkę i to nie była jakaś kluczowa bitwa. Chociaż to szkoda zawsze. 11 jednostek na 12 posiadanych. To miała być OP armia po prostu, która ma siłę broni taką dużo, ale ona miała współpracować z innymi i być wspomagana. W trybie obozowanym jest zmniejszona szansa na zasadzkę, ale kurwa, ci skaweni dla mnie, jak oni chcą zasadzkę, zawsze mają zasadzkę i to jest dramat. Co prawda chyba nie domieli tyle ruchu, żeby spieprzyć stąd, ale będę... No ale zarąbali mi armię i to dosyć długo, taką, którą długo robiłem. Pyrrusowe? Pyrrusowe? Co ty mi to pierdolisz? Jaki pyrr... O, skurwysyn. Dobra, jeden pies dla mnie w sumie. Mam jakieś jednostki do zupełnienia? O, 0%. Dobra, to ich opylę po prostu. Ale tutaj na tej przełęczy była bitwa. Co ty chcesz, jaszczurze? O, fuck. Powiedzieli mi wojnę. Zobaczymy, jak oni będą zajmować tam od zachodu. Ja nie będę się cofać. Troszkę tak YOLO w sumie gram teraz. Nie przejmuję się. Gdybym się przejmował, to bym bardzo, bardzo, o wiele lepiej siedział w dyplomacji. Starając się, żeby nie zostało... O kurde, tutaj poważne straty są. To nie mam nawet co puszować. Zniesie się między innymi do Mglistej Góry. Będę się bawił w dyplomacji, żeby nie mieć tyle sojuszy. Te sojusze w sumie mnie zabolały bardziej, niż pomogły. Pana z Nagashizar rzucę tutaj na pustkowie Nagasha już. Przeklęta dżungla, przynajmniej od południa Hkiste, czego się kompletnie nie spodziewali. Occupation. Może potraciłem... O kurna, obróciła mi się mapa. Że potraciłem armię, ale oni tracą prowincję. Mogę z nią zbadać, co tu jest. Przeszukiwanie ruin. A nadzieję, że oni mi nie zarypią ją, jak ona jest oddzielona od armii teraz. To się nie dołączy od razu, niestety. Garnizon do wygrania, na luzie. Tak, na południu już nic nie ma. Możemy pójść tutaj na Złotą Wieżę i iść na północ i cisnąć tymi dwoma armiami. Tymi będę musiał sobie porekrutować, niestety. Rzeczy. Ale nam przychody się zwiększyły, więc ja... I see this as an absolute win. Ale patrzcie, to kurwa skaweni idzie. 40 poziomowy lord, pani lord. Tutaj dodatkowo ma ta armia zaczyna się regenerować, bo się choroba skończyła. Macie przejebane. Dobra, to spróbujmy w takim razie z nimi podealować tutaj dwoma armiami. Dam radę ich jeszcze dorwać, czy oni uciekną za daleko? Ajajaj, chyba uciekli za daleko. No, ja nim nie złapię niestety, nie pokonam ich. Mam nadzieję, że nagłego ataku mi z dupy nie zrobią, bo to byłby problem, bardzo duży problem. W ogóle wyobraźcie sobie, ta bitwa, co się tutaj odbyła, co nie? To jakby to w kronikach historycznych musiało być zajebiście opisane. Krwawa walka elfów do ostatniego i praktycznie lordowie z czarodziejką dopiero przezwyciężyli w walce osobiście z dowódcami skaweńskimi. Myślę, że to byłoby zajebiście opisany event i kurczę no... No niektórych bitew takich tutaj lore'owo można by fajnie zrobić. Taki lore właśnie, pseudo. Kolejne pyrrusowe zwycięstwo. A tutaj, na tym morzu, on nie zrobi żadnego nagłego ataku. Kij z tym, chociaż tych smoczych książąt mi troszkę szkoda. No ale to jest poświęcenie, na które jestem gotów. Uzupełnienie 4% nie ma sensu, weźmiemy pieniążki sobie. Czy oni właśnie kurwa odpłynęli po zniszczeniu całej ich armii? A nie, nie odpłynęli. To jest ten. Jakiś agent tutaj. Dobra, wracamy sobie tu. Wracamy tu. W sumie obydwoma armiami mogę pchać dalej do tych skavenów. Śmiało. Gdyż jedna to jest smoki. Więc oni dużo regeneracji nie potrzebują. Kurde, przy tej klisie nie mam żadnego agenta, którego mogę wysłać, żeby sprawdzić pustkowia Nagasha. Pewnie tam skaweńskiej armii nie ma, a przynajmniej jakiejś dużej nie ma. Ale może być, szczególnie, że oni tutaj podziemnymi ścieżkami mogą przejść sobie przez morze na drugą stronę. A mi się nie chce walczyć tym Teklisem, żeby to ogarniać. Okej, okay. Was wyślę do Mglistej Góry. Czy dojdziecie w rundę? Nie dojdą oczywiście, hehe.
A może wy dojdziecie? Hehe. Oni dojdą. Dobra, są na miejscu. I mogę dzięki temu sobie porekrutować globalnie i lokalnie, a lokalnie jest chujowo. Więc liczymy bardzo na globalną rekrutację. Lokalna się dopiero wzmocni za niedługo. O, i Karas Akarak możemy walnąć na piąty poziom. Powiem wam, że grałem sobie... o, tu możemy się stoczyć walkę, co nie? To tak, to jest ta runda. Nieznaczne, wystarczające dla mnie. Okupacja. Grałem sobie krasnoludami kiedyś. Pod właśnie z tych Karas Akarak w jedynce, w Warhammerze. I powiem, że zapamiętam jakiegokolwiek budynku zbudować na rozwój, a nie jakikolwiek rozwój tam dawać. I kurna, to był dramat. To był dramat, ponieważ skończyłem całą kampanię i nie byłem w stanie zdobyć achievementa, żeby Karas Akarak na piąty poziom rozbudować. Miałem twierdzę piąty poziom, a Karas Akarak jeszcze nie. No i to jest dramat. Troszkę śmieszkowate. Ale no, to jakiś popis skilla nie był największy. A, tutaj w ogóle czarodziejki zapomniałem dopisać. Tym panem pójdę sobie pod złotą wieżę. Natomiast nim jak się ruszę, to razu w dwójkę będziemy na polany zagłady zapierdzielać. O, Skaven Blight mogę rozbudować. To prawda nie będzie to takie spore, jakbym był tutaj z Skavenami. Skaveny powinny się wstydzić, że straciły Skaven Blight. O, Grunty Mingol w ogóle nie odbudowywałem. Sorki ludzie. No nie pierdol znowu w tym ekrundzie do mi się buntować. Co wy macie ludzie nie tak? Budynki. Bo ziemia z kawenów muszę ogarnąć. Kuźwa, to jest taki, takie są podziemia po prostu, że dramat. I się właśnie zrespiła armia. Dobrze, że po drodze mogę ją zczyścić. No i się zaczyna. Here we go again. O, ja pierdolę, dobra. To jest, nie chce mi się tego robić, szczerze. Chcę, słuchajcie. No niestety skończymy w tym momencie serię. Nie chce mi się tego po prostu, kurwa, wojska rekrutować tutaj w lustri, bo jakieś, kurwa, jaszczury z dupy postanowiły, że mnie zaatakują. Powiem tylko jeszcze jedną ciekawostkę taką ze swoich gier krasnoludami, którą też grałem, ponieważ bardzo, bardzo chętnie bym sobie zagrał. O, jeszcze ci do ekrundu mi idą. Bardzo chętnie bym sobie zagrał jakimś państwem, takie, które teoretycznie ma trzymać małe tereny, a na przykład może mieć jakąś silną, doświadczoną armię, czy coś ten deseń. I grałem sobie Kraka Drak w Warhammerze 1 za pomocą moda, który udostępniał inne państwa, takie, których nie ma dostępnych normalnie. I za pomocą tego moda grałem między innymi krasnoludami z Kraka Drak, grałem sobie Midenheimem i grałem sobie Estalią. Każda ta rozgrywka była fajna według mnie. Kraka Drak było fajne, znaczy mogłem czytać tylko tą prowincję tak na serio, ponieważ w jedynce, no chyba że moda się zainstalowała, ale nie można było trzymać innych prowincji, więc tutaj miałem swoją prowincję, którą miałem rozbudowaną na maksa i z niej jakby czerpałem złoto i wszystko co mogłem, a tutaj wszystko było popalone. I jak przyszedł chaos, to ja po prostu tak popieprzałem po tym morzu, że chaos aż się spierdalał przede mną na pustkowiach chaosu, gdyż taką drąbaną armię miałem. To była bardzo fajna gra, chociaż często było na zasadzie skip runda, ale bardzo mi się podobała. Dodatkowo i tak Estalia była też ciekawa. Była dosyć trudna, wam powiem nawet, z kilku powodów. Pierwsza tutaj ten kazak jednooki zaczyna w Estalii, co nie? Jego całym zajęciem Magritty. A o ile Estalia jako komputer, jak zaczyna, ma wszystkie trzy prowincje, to my tutaj zaczęliśmy od Magritty, co nie, i zamiast zajmować te prowincje, pierwszym wyzwaniem było najebanie Kazrakowi. No i koniec końców się udało, musieli się słuchać Magritcie i zbudować szybko jakąś armię, jak ten nie poszedł oblegać, to ja go skontrowałem po prostu z garnizonem. Ale jakbym tą bitwę przegrał, byłoby po grze. Druga rzecz trudna była, jak Bjorlingowie czy coś, jedynce przypływali po prostu w okolice księstw granicznych, napieprzając te miejsca i okolice południa. I Magritta właśnie popłynęli mi ją zniszczyć, ale na ostatnią chyba rundę czy coś udało mi się z armią przybyć, żeby ją uwolnić spod oblężenia. I Midenheim też był ciekawy, że nie, wiecie, a Boris Todbringer, o, super kozak, cyk, cyk. No i
fajna była gierka według mnie. No i co? Widzimy się w takim razie, słuchajcie, w Warhammerze Trójce. Odcinek krótszy, ale no mi się... Kurwa, ma całą armię tutaj. Ta już Quick jest pewnie chyba z full armią, kurna, tak z dupy, co nie? No. Nie wiem, czy komputer ma jakieś przyspieszone odnowienie tego Lorda i że całą armię sobie po prostu rzucają. No ci mnie wkurwiają tutaj. No to do zobaczenia. Na razie. Cześć. Pa. We wtorek pewnie, albo w środę. Zależy, kiedy wrzucę odcinek kolejny. Na razie.